Witajcie w kolejnym filmiku poświęconym figurkom. Paczka z AliExpress. Otworzyłem ją, ponieważ przyszła do mnie do pracy. Nie wiedziałem, co w niej jest, także na szybko ją otworzyłem, żeby sprawdzić, bo oczekiwałem też jakichś innych rzeczy, ale już wiem, co to jest. Pokażę Wam. Skoro jest filmik o figurkach, to jest to figurka. Figurka zamówiona za niecałe 40 zł plus 10 dolarów przesyłki, czyli też około 40 zł. Idąc za ciosem, kiedy zamówiłem C-3PO z Nuclear Models, pomyślałem, że zamówię na testy szturmowca klasycznego, też z tej firmy. No i znalazła się okazja na, widzicie jak zapakowane, ponieważ nie ma to pudełka. C-3PO też nie miał pudełka. Także dostajemy podstawkę, ewidentna podróbka Bandai'a, instrukcja, dostajemy jakieś elementy przejrzyste, jeszcze nie wiem, a to jest pewnie podstawka do niego taka, która będzie go trzymać. Jedna ramka, czyli już przepraszam, druga ramka, blaster, ręce, dłonie, tutaj jakieś elementy, białe elementy, chyba na ramienniki, buty. Będziemy wycinać i będziemy składać białe elementy. Słuchajcie, zobaczcie, one naprawdę dobrze się prezentują. Nuclear Models. Tak, tutaj widać kawałek hełmu. Będziemy, tak jak mówię, wycinać. To są elementy elastyczne, przegubów, które się wciska. Różne inne elementy te do artykulacji. Kilka elementów z poprzedniego modelu z C-3PO mi zostało, także oni chyba klepią wszystko w jednym jakimś takim szablonie i tylko później każą wybierać. Co tu jest zaklejone? Jak myślicie, co tu może być zaklejone? Empire Stormtrooper Nuclear Models. Ciekawi mnie to, kurde, czy uda nam się to zerwać, bo ja nie mam pojęcia, bo według mnie tutaj może być jakieś logo Gwiezdnych Wojen albo coś. No nie wiem, czy my to chcemy zrobić na wizji i czy nie zniszczymy instrukcji. Cicho, idzie powolutku. Idzie powolutku, tak jest. Nie zniszczmy, nie zniszczmy instrukcji. Szturmowcy, kochani, tu są szturmowcy i pewnie to jest kopia. Czemu oni to zakleili? Przecież skoro tutaj jest wizerunek szturmowca, a tu są ewidentnie, zobaczcie, kadry z filmu jakieś. To jest kadr z filmu, ale to nie mam pojęcia. To też są jakieś tam takie grafiki. Rzućmy to. Szturmowiec. Artykulacja pełna. Dwa blastery. Nawet trzy. To jakaś chyba jest torba, saszetka. Zobaczymy. Nie widziałem jeszcze Bandai'a. Zanim zacznę opowiadać, jak złożę tą figurkę, to obejrzę sobie filmik z Bandai'em i będziemy mogli porównać, czy jest to ewidentna kopia Bandai i jak to tutaj pierwszy krok, drugi, czyli tak, hełm, tors, głowa. Głowa już jest tu zmontowana. Tutaj jest kolejny etap, noga, pas, ręce. No i zobaczymy, jak figureczka będzie prezentować się na żywo. Na początku wycinamy i składamy elementy głowy. Ja używam do tego nożyka i obcinacza do paznokci. Idzie to całkiem sprawnie. Kolejne elementy wycinamy. Próbowałem to wycinać takimi małymi obcęgami, ale jednak nożyk i obcinacz do paznokci sprawdzają się najlepiej. Kolejne elementy łączymy, wszystko to elegancko do siebie pasuje. Nie trzeba używać kleju. Miejsca po obcinaniu szlifuję takim pilniczkiem do paznokci, który sobie kupiłem. On ma kilka tak jakby grubości. Zaczynam tam od takiej dwójeczki, tam jest dwójeczka, ona jest taka grubsza. I później taki trzeci, czwarty krok to jest takie wygładzanie, żeby te miejsca, w których
dany element był przyczepiony do ramki, ładnie tak wypolerować i można powiedzieć wyrównać, żeby już gotowy model nie miał jakichś takich bezczelnych odlewów czy pozostałości po tej ramce. Próbowałem różne sposoby i chyba najlepszy właśnie to jest właśnie pilniczek, lekko nożykiem to ściąć i później tak fajnie można to wszystko wyrównać. Budowa modelu trwa kilka godzin i zobaczcie jak wygląda efekt końcowy, bo naprawdę dość fajnie. Szturmowiec złożony. Chciałbym Wam pokazać dla porównania dwie instrukcje. Nie mam instrukcji od szturmowca, gdzieś mi ona się zapodziała, ponieważ robiłem lekkie porządki w kolekcji. Kolekcja zmieniła położenie i też następny film będzie już o nowej kolekcji i nowej gablocie, którą sam zbudowałem. Skupmy się na tym szturmowcu z Nuclear Models. Jest to Nuclear Models, to też jest Nuclear Models. Tu mamy oryginalną instrukcję z Bandai'a i jest to generał, to też go przedstawiałem. Widzicie tutaj te wszystkie kroki i to wszystko jest tak przedstawione, tak samo jak w Nuclear Models. Tutaj jest kolorowa ta instrukcja. Nie, nie jest kolorowa, wróćcie, widzicie, kolorowe są tylko tamte dodatki. Ale no to tylko taki szczegół dodatkowy przed chwilą, na początku filmu przedstawiałem informacje odnośnie i pokazywałem tą instrukcję tego modelu. Słuchajcie, mega fajnie to się składało, mega fajnie odwzorowana figurka, dużo, bardzo dużo fajnych malutkich szczegółów, dużo artykulacji, tak jak przed chwilką wspomniałem. Tutaj mamy jakieś naklejki, one już się trochę odkleiły. Według mnie to powinno być po prostu pomalowane. Ja na razie, przepraszam, nie skupiłem się na tym, żeby go tutaj doprowadzić do porządku, pędzelkiem pomalować. Na pewno to zrobię, tak jak mówiłem. Musiałem się skupić na przełożeniu kolekcji do innej gabloty, którą sobie przygotowałem. Bardzo fajna gablota. Artykulacja tego modelu za, słuchajcie, 68 zł. 68, dobrze mówię, nie, 66 zł. Ten zestaw Nuclear Models kosztował mnie 66 zł. To jest 28 zł kosztował sam model plus 38 zł. Przesyłka, bo przesyłka to jest 10 dolarów. Wydaje mi się, że zamówię niedługo jeszcze jednego czy dwa, żeby móc sobie złożyć i postawić do kolekcji w różnych konfiguracjach. Mamy podstawkę, ta podstawka tutaj go trzyma za nogę, ale naprawdę zobaczcie, tu się wszystko, można go fajnie ustawić, są wymienne ręce, dłonie są wymienne, on się rusza i to jest naprawdę dobry model. Jest to podróbka Bandai'a. I uważam, że za tą cenę warto nawet kupić, żeby ten model sobie, nie wiem, czy przerobić, pomalować, pobawić się, poćwiczyć. Zachęcam do zakupu i ja polecam Nuclear Models. Może też i Vader się pojawi, bo też widziałem, że mają w swojej kolekcji. Jest to ewidentna kopia Bandai'a. Ja nie mam z tym problemów. No figurka jak figurka. Główny nurt to są u mnie sześciocalówki i na tym będę się skupiał. Dziękuję Wam za obejrzenie filmiku. Zapraszam do subskrypcji. Powolutku te subskrypcje rosną. No cieszy mnie ten fakt. Kanał się jakoś może powoli będzie rozwijał. I do zobaczenia.